Siemandero! Hejka! Witamy w nowym filmie. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, znowu poodpowiadamy trochę na wasze pytania, ale w innym formacie, bo pytania, które nam zadawaliście, zaczynały się od kwestii posypano. Co myślicie o? I waszym zadaniem było dokończenie zdania. Zabawa przeniesiona z Instagrama, widzieliśmy też u kilku twórców na YouTubie takie filmy, więc stwierdziliśmy, że lubicie filmy o życiu, więc o to jesteśmy dzisiaj. Ja oczywiście standardowo wszystko zebrane na telefonie. Odpowiemy dzisiaj w sumie na tak jakby 13 zrzutów ekranu. Lecimy po kolei. Witam pospanych. Witamy Cię, drogi użytkowniku. Co myślicie o minionym roku 2021? Jakie odczucia, pozytywne czy negatywne, w porównaniu do roku 2020? Powstania korony, bo to zrobione motoikonką, musiałem się zastanowić. Pozdrawiamy oczywiście. Co myślimy o minionym roku? Znaczy ja takie lekkie podsumowanie chyba zrobiłam, jak nagrywałam ten film o tym, że mieliśmy właśnie koronawirusa i o tym, jak chorowaliśmy. A jeżeli miałabym porównać 2020 do tego poprzedniego, to pomimo tego, że 2020 to był Armageddon Saigon, no bo wszystko to się rozkręcało tutaj w związku z tą całą pandemią. Tak, końcówka roku, tak, było. To powiedziałabym, że jednak chyba trudniejszy był ten rok, który był ubiegły. No, tak, no. 2021, tak? No, a ty co myślisz? No nam też zleciał szybko ten rok, bo to były kwarantanny, złapaliśmy wirusa, tak, były wtedy co urzęźliśmy w Polsce, wtedy nie mogliśmy tu wrócić. Można znaczy, powiedzieć, że szybko nam było trochę stresu, ale tak dzisiaj patrząc z perspektywy, co w sumie dobrze na tym bardzo wyszliśmy. Znaczy dużo się działo w przeciągu tych dwóch lat. Tak, bardzo tak, dużo. Tak. Bardzo dużo negatywnych, pozytywnych rzeczy nie byłabym znaczy, w stanie. Znaczy takie moje marzenie to jest, żeby to już się skończyło, nie? Żeby już, no, chyba każdego. Ta presja, nie? Żeby nie było tej presji na te wszystkie rzeczy z tym związane, tak, te restrykcje, to ludzie już są tym zmęczeni, ja też jestem tym zmęczony, już nawet więcej niż trochę zmęczony. Chyba tyle mamy. A jakie pozytywne odczucia? Znaczy no pozytywne, że wiecie, znaczy ja powiem od siebie, bo może Paweł coś innego doda, że przechorowaliśmy to dziadostwo w miarę okej, bez żadnych tam głębszych powikłań, że pomimo tego, że jest takie bagno wszędzie, to my jakoś, wiecie, dajemy radę, mamy pracę, chodzimy, jesteśmy zdrowi, jakoś tam sobie, wiecie, radzimy z tym wszystkim, także to bym powiedziała, że to jest taki pozytyw, do którego mimo wszystko nie mogę złego słowa powiedzieć, bo jakoś tam dajemy sobie radę, no. No a taki mój największy pozytyw to jest to, że bardzo dużo czasu przez to wszystko ze sobą spędzaliśmy, a no tak. Pracując na pewno byśmy tego czasu mieli mniej, no bo nawet te kwarantanny, wspólne chorowanie, opiekowanie się, to jednak no. No jest tak jakby korzyść, tak? No, dla związku, tak. Małżeństwa, dla partnerstwa, tego całego, szeroko mówiąc. Małżeństwa, o. No tak, tak, to czas, no. Co myślicie o Polskim Ładzie? 3 kropeczki, polskim ładnym poranku skroplonym rosą oraz brzaskiem słońca. Taki chyba gra słów, co? Tak, no to Damian, tutaj Damian się Damian popisał nasz poezją. Nasz ziomek. Kanałowy, powiedzmy, poeta. No. On potrafi zaskoczyć. Co myślimy o polskim ładnym poranku skropionym rosą i słońcem? No. Wrzaskiem słońca. Wrzaskiem słońca. No, pobiegałabym na bosaka po takiej łączce zaroszonej z promieniami słońca wiosennego na twarzy. No. Same pozytywy mi przychodzą na myśl, jak o tym tak, myślę. A tu zapewne chodziło o Polski Ład, co myślimy o polskim nieładzie? Znaczy, bo też takie pytanie się pojawi. Będzie później. To może... To może odpowiemy, ale no, nie mamy... Znaczy ja nie mam nic dobrego do powiedzenia w tej dobra, kwestii. Dobra, jak nie będzie to pytanie Polsce, to... od tam, bo tam mamy takie konkretne, to tak. Się skupimy chyba na tym, nie? Dobra. A ja mam proste pytanie. Jaki macie plan na swój kanał w 2022 roku? Pozdrawiam i kibicuję. No fajnie, że kibicujesz, my tobie też kibicujemy. Mam nadzieję, że też coś tam udać się szerzej wypłynąć w temacie filmowania.
jakie mamy plany na swój kanał, no po prostu trzeba nas subskrybować, trzeba oglądać. Na pewno zobaczcie, jakie plany będą. Za dużo nie można planować, no bo jak wiecie, życie lubi płatać figle i mieliśmy też przerwę na kanale, teraz robimy troszkę więcej. YouTube to nie jest nasza jedyna tak jakby cząstka zainteresowań, więc... Znaczy ja bym powiedziała, że mamy plany takie, żeby nagrywać to, co nam sprawia przyjemność i takie tematy poruszyć, które nam sprawiają przyjemność. Kanał jest tak jakby naszym domem, zapraszamy kogo chcemy, komuś się nie podoba, to... No to... Wypad. I tam są drzwi, tak cię kulturalnie mówi. Trudny temat, a jeżeli macie ochotę, to może... Co sądzicie ogólnie o COVID-zie? Ło, to tak z grubej rury. No właśnie w takich czasach żyjemy, że to jest taki temat, który mimo wszystko, nawet jakbyśmy chcieli umierać, to się nie da, nie? Tak. Trzeba o tym gościom mówić na YouTubie. No dobra. YouTube, algorytm nie YouTube'a. Tak. Bóg losus i Bóg algorytmus nie lubią tego słowa w tekście, ale no my będziemy o tym mówili bez względu na to, co platforma zażyczyła. Kto leci pierwszy? Ty. Mnie na ostrzał, dobra. Więc co ja myślę o COVID-zie? Na pewno nie jestem jedną z osób, która by się doszukiwała w tym wszystkim jakichś, wiecie, takich super teorii spiskowych, że to jest wszystko gdzieś tam z góry zaplanowane, żeby nas tutaj uciemiężyć, zniewolić i w ogóle, no bo, sorry, no znamy osoby, które chorowały, my też przechorowaliśmy, no i ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że no nie jest to grypa i nie jest to choroba, która byłaby gdzieś tam dotychczas, no bo takie objawy i takie skutki, jakie przynosi, nie mówię tutaj konkretnie o nas, ale ogólnie o tym, widzicie zresztą, co się dzieje. Mamy też znajomych lekarzy, też działających tutaj na YouTubie, na Instagramie, którzy szerzą, powiedzmy, wiedzę w tym temacie. Magda na przykład, tak. Insta lekarz, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Więc no ja się... To jest tak moje stanowisko, że no jest ta choroba i ja wiem, że na przykład, nie wiem czy pod Q&A, czy nie, pod tym filmem podsumowującym poprzedni rok, gdzie powiedziałam, że byliśmy chorzy, oczywiście pojawił się komentarz w stylu, że nie było nas na YouTubie, a jak przyszłam z filmem, to znowu psychozę szerzę i opowiadam o wirusie, ale słuchajcie, to, że o czymś nie mówimy, to... Czy nie oglądamy jakichś wiadomości na ten temat, nie czytamy o tym, odcinamy się od czegoś, to nie znaczy, że tego nie ma. Jak jest tak samo w waszym życiu, jak macie jakiś problem i negujecie to, że jakiś problem macie, to on samoistnienie zniknie, musicie go jakoś rozwiązać i klapki na oczy i odcięcie się od tego, no nie rozwiązuje całej sytuacji. Tak rozmawialiśmy sobie kiedyś, że no to, co mnie na przykład dziwi, że tak to się wszystko rozprzestrzeniło i że tak naprawdę nikt nie poniósł jakichś konsekwencji w związku z tym, że to tak się, wiecie, rozlazło po świecie. To takie moje przemyślenie. No a co ja o tym sądzę? Tak jak Sylwia wspomniała wcześniej, że nie jest to na pewno grypa. To przechodziłem dużo spokojniej od ciebie. Dużo łagodniej, o tak powiem, bo nie wiem, czy spokojniej, bo się denerwowałem, ale jestem bardziej nerwowy tutaj od Sylwii, ale łagodniej. Nigdy czegoś takiego nie miałem, ten brak powonienia, smaku i tak dalej. Dobrze, że to przeszliśmy, co sądzę, no uważam, że fajnie jakby tego nie było, no bo to była rzecz, jest rzecz, która zmienia świat, tak? Mhm. Czasy, w których żyjemy, to są czasy, w których zmienia się świat. Jedni twierdzą, że może jest to swego rodzaju wojna biologiczna, może wojna ekonomiczna, no teorii jest dużo, a wie to tylko tak naprawdę garstka osób. Jak myślę, że też my nie jesteśmy osobami, które to mogłyby tak jakby, nie wiem, tu nastawiać wasze myślenie na jakikolwiek tor. Krótko co o tym sądzę, no sądzę, że tego badziewia nie powinno być, no. Przypałętało się, niech ucieka jak najszybciej. Kolejne pytanie, bo za dużo czasu poświęcamy dla tego badziewia. Co myślicie o posiadaniu zwierzaka w domu? Jak to wygląda w Norwegii? Bo w Holandii jest to bardzo popularne, szczególnie psy i koty. No to może ty teraz pierwszy. Co sądzę? No w miejscu, w którym jesteśmy, tutaj mieszkamy sobie w mieszkaniu, myślę, że... Znaczy, ja ogólnie chciałbym na przykład...
psa mieć, tak? Tak, ale no, oboje w tym miejscu myślę, że nie bylibyśmy w stanie poświęcić dla tego zwierzaka tyle czasu, ile ten piesek w moim przypadku by wymagał. Tu akurat problemu w mieszkaniu nie ma, żebyśmy mieli zwierzaka, ale... A nie wiem, czy nie mamy w umowie zapisane, że nie mam, że nie możemy mieć? Chyba było, że możemy mieć, tylko że wiadomo, hałas tak dalej. Ale tutaj wiadomo, w Norwegii psy nie szczekają. To tak dla się mówi. No i chciałbym mieć, ale nie mamy ze względu na to, że obawiam się, że nie byłbym w stanie poświęcić mu tyle czasu dla tego zwierzaka, ile ten zwierzak by wymagał. No bardzo często właśnie nie ma nas w domu z racji pracy, gdzieś tam się, wiecie, no tak. A jak bardzo często jest tak, że pracujemy w tych samych godzinach razem, więc zwierzak zostawałby bez opieki. A co do jak to wygląda w Norwegii, no to bardzo, już o tym nieraz mówiliśmy, tak, ale w skrócie można powiedzieć. Bardzo dużo osób ma tutaj psy. Psy są naprawdę bardzo dobrze traktowane, w takim sensie, że są szkolone, są ułożone, jakieś tam spa dla psa i w ogóle też możecie tutaj spotkać. A jeszcze może powiem z perspektywy osób, które nie posiadają własnego mieszkania, tylko wynajmują, to jak właśnie szukaliśmy mieszkania, jak się tutaj przyprowadzaliśmy, właśnie szukaliśmy mieszkanka sobie, to niestety, ale byliśmy bardzo zdziwieni, bo pomimo tego, że tak tutaj psy są, no na psach się skupimy, psy są tak bardzo tutaj kochane i praktycznie wszędzie możecie spotkać osoby, które psy posiadają, to jeżeli chodzi o wynajęcie mieszkania z czworonogiem, to sytuacja nie jest taka łatwa, bo bardzo dużo... Wiele osób sobie nie życzy w ogłoszeniu, jest to jasno tak, zaznaczone, że bez nie zezwala się, tak? No. Zwierzaczek był. O inwestycjach. Zarabiacie oboje i na pewno coś sobie odkładacie. Zdradzicie nam waszą taktykę. Odkładacie korony, a może zamieniacie na złotówki, a może jakieś kryptowaluty, które w Norwegii też są popularne. Dla mnie to bardzo ciekawy temat na rozmowy. Nie chodzi o ilość, bo to nie gra roli. Chodzi o to, w jaki sposób. No i co? Co byś chciała odpowiedzieć? Znaczy, no chyba każda osoba, która gdzieś tam kapitał sobie ja gromadzi. Ja odpowiem tak szybko, mimo że nie lubię takich pytań. No. Zarabiacie oboje, tak, oboje zarabiamy, czy odkładamy, tak, oboje odkładamy. Czy zdradzimy naszą taktykę? Taktyki nie zdradzimy, bo po co macie mieć lepiej od nas? Czy odkładamy korony? Tak, odkładamy korony, nawet zostaliśmy kilka miesięcy temu ukoronowani, więc mamy podwójny bonus, teraz liczy się wszystko razy dwa. A może zamieniamy na złotówki? Na złotówki, na euro, głównie waluty. Kryptowaluty, nie inwestujemy w Norwegii w kryptowaluty. Ciekawy temat, no faktycznie ciekawy, osoby, które się zainteresują tym, mogą dużo zarobić, mogą także dużo stracić i to chyba tyle tak w skrócie. No, nie jesteśmy też kanałem i nie możemy udzielać porad w tej kwestii, bo porad na temat finansowania i tak dalej mogą udzielać tylko osoby, które mają do tego tak jakby odpowiednie papiery, tak powiedzmy w skrócie. No tak, a powiemy wam, nie wiem, że my robimy tak i tak, ktoś się zasugeruje, a później powie, a bo ja... My nie prowadzimy doradztwa finansowego. Tak, w skrócie. Nawet nie możemy, bo w naszym przypadku byłoby to, wydaje mi się, karalne. Co myślicie o sklepach w Norwegii, a w Polsce? Czego jest więcej, a czego mniej, jeśli chodzi o produkty spożywcze? Czego wam brakuje w Norwegii, a czego brakuje, jak jesteście w polskim markecie w Polsce? Rozbawiła mnie ta końcówka pytania. Czego nam brakuje w markecie w Polsce? Z norweskich rzeczy. No szczerze to powiem wam, że niczego, bo wydaje mi się, że w Polsce jesteście w stanie kupić wszystko, czy zamówić wszystko. Tak mi się wydaje, w sumie nie wiem. No, a czy w Norwegii sera. Też jesteście w stanie zamówić wszystko do Norwegii, tylko przyjedzie z zagranicy, no. No, ale od początku, co myślimy o sklepach w Norwegii? A w Polsce, czy jest więcej, czego mniej? Znaczy, no oczywiście, jeżeli tutaj przyjedziecie, to co pierwsze wam się rzuci w sklepach spożywczych, to ilość produktów. W Polsce, nawet jak macie jakiś mały sklepik, to na przykład skupmy się tutaj na wędlinach i mięsach głównie, tak? No bo myślę, że to jest takie uderzające w pierwszej chwili. W Polsce macie przeogromny wybór różnego rodzaju wyrobów. Naprawdę. I to nie jest tylko nasze odczucie podrobów, tylko jeżeli chodzi o mięso, to myślę, że to jest kilkanaście procent rzeczy
jest dostępne w Norwegii, z tego co byłoby w Polsce. No i ogólnie więcej rzeczy jest dostępnych. Więcej w sensie... jest produktów mlecznych. Tak. Może ja tutaj podpowiadam. Mhm. Więcej jest produktów mlecznych. Warzywa, no to wiadomo, głównie przyjeżdżają zawsze z jakichś egzotycznych miejsc. No i alkoholi, tak? Alkohole, takie produkty związane z alkoholem, z imprezowaniem, no to w Polsce, jak wejdziemy do jakiegoś sklepu monopolowego, no to jest jeden wielki sklep, a w Norwegii, że to jest, ilość tych sklepów jest ograniczona na cały kraj, to wybór też uważam, że jest mniejszy, no bo w znanych sieciach sprzedaży w danych dyskontach w Polsce, w tych największych, najbardziej znanych ze zwierzakiem, jest bardzo często więcej samych alkoholi niż na przykład w Winmonopoletach w Norwegii. No i Norwegowie, którzy wiedzą, że jesteśmy z Polski, jak gdzieś do Polski ich nogi zaniosły, jak wracają i nas spotykają, to się za głowę łapią, że faktycznie tak jak mówiliśmy, to jest taki wybór. No a co może jeszcze do kosmetyków, to ja powiem, że w Polsce... No Rossmann, Natura, bliska memu serduszku ciągle. Ja wiem, że tutaj mamy na przykład Normala, mamy jakieś różne sklepy internetowe No, już teraz się odnajduję, ale jak przyjechałam, to była, Paweł może potwierdzić, że była totalna masakra. Ja po prostu jak po omacku nie wiedziałam, gdzie pójść, co kupić, brakowało mi strasznie i woziłam z Polski. No woziłam z Polski, bo nie byłam w stanie tutaj kupić. I jeszcze druga kwestia, że w Polsce jest bardzo duży wybór takich kosmetyków tańszych, ale naprawdę dobrej jakości, jakichś naturalnych kosmetyków, bez jakichś tam niefajnych parabenów i w ogóle. Tutaj jest tego o wiele mniej, a jak już są do wyboru, to są też ceny dość drogie. No ale wiadomo, też zarobki są odpowiednio wysokie. No, to myślę, że się rekompensuje. Tym samym, idzie jedno. Czego nam brakuje w Norwegii, a czego brakuje w polskim sklepie, gdy jesteśmy w kraju? O Jezu, w Norwegii mi brakuje kiszonek. Na przykład kapusty. Ale też są dostępne polskie filmy w Remach, nie Remach. No, Rema, Tusen, to tam możecie wbijać. No da się to zdobyć, są polskie sklepy też gdzieś tam, jakieś nawet internetowe, no ale jak lubicie tego typu rzeczy, to tutaj musicie się dobrze nastykować. A ja odpowiem przewrotnie, czego mi brakuje, gdy jestem w polskim markecie w Polsce, tego, że nie chcą mnie za kasę wpuścić. Tego mi brakuje. Nie dadzą ci posprzedawać. No czasami stoję w długiej kolejce i uważam, że ktoś za wolno kasuje, sam bym wszedł szybko. Opierdzielił kolejkę i jak była moja kolej, to bym wyszedł. No to tak w ramach... Żeby się pośmiać trochę, tak? No. Bo za poważnie, żeby nie było też. No tak. Co sądzimy o nauce języka norweskiego? Ja powiem od siebie, że jeżeli nie jedziecie do Norwegii, jeżeli nie zamierzacie tutaj długo być, mieszkać, nie wiążecie swojej przyszłości z tym krajem i jesteście w stanie znaleźć pracę, w której porozumiewacie się po angielsku, no to myślę, że język norweski nie jest takim językiem, którego musicie się nauczyć. Oczywiście, żeby nie było, jak znacie norweski, to się lepiej odnajdziecie w społeczeństwie, w tym, co się tutaj dzieje. No i też jest możliwe, że lepiej będziecie zarabiali i większa tak jakby pula możliwych zawodów będzie dla was dostępna. Tak, i ja wiem, że we wcześniejszych filmach cały czas powtarzamy, że norweski dobrze znać, bo bazujemy tutaj na tym, że po prostu przyjeżdżacie tutaj, chcecie tutaj mieszkać, chcecie tutaj żyć. Ale nie oszukujmy się, język norweski nie jest językiem, który jest gdzieś tam tak ogólnie na świecie, gdzie się ze wszystkimi porozumiecie po norwesku. Po norwesku się porozumiecie w Szwecji, tutaj w Norwegii, w Danii, nie wiem, Finlandia, nie. To jest chyba już całkowicie inny język, że nie jesteście w stanie... Przez Norwegów Finlandia nie jest uważana za Skandynawię. No tak, to też, ale no większość tak sobie łączy te kraje, także dlatego wspomniałam. I no takie jest moje zdanie. No a jeżeli się chcecie nauczyć, no fajnie znać język, no. My się uczymy cały czas. A co ja sądzę? Wow! Raz by nie było telefonu. Co ja sądzę o nauce języka norweskiego? Fajnie było się go teraz uczyć i fajnie jest się go uczyć cały czas, no bo tu żyjemy, pracujemy. Ale też tak wrócę do swojego dzieciństwa. Gdybym znał norweski w dzieciństwie, o wiele przyjemniej oglądałoby się skoki narciarskie, bo tak. Nie trzeba było słuchać tłumaczenia, tak? Mhm. Bo często tam były jakieś różne okrzyki i tak dalej. No, jest to populacja mała, norweska. Przyjechaliśmy tutaj też z racji szacunku i tego, że
no to jest jakaś umiejętność, porozumiewanie się w jakimś innym języku, tak? No. Można powiedzieć, że to, nie wiem, czy jest to język egzotyczny, tak? No, bo, no, no nie, no ale jest to jakiś dodatkowy, jest to jakiś nasz skill, tak? No większość się uczy angielskiego, hiszpańskiego, tak. Nie? Tak, patrząc. Co sądzimy o wyjeździe do Norwegii w czasach pandemii i szukanie pracy? Czy przez COVID jest ciężej? I pozdrowienia, pozdrawiamy. Na pewno... Co sądzimy o wyjeździe do Norwegii w czasach pandemii? No to jest ciężkie do zrobienia, wydaje mi się, tak ogólnie. No jest o wiele trudniej. Jest o wiele trudniej z tego względu, że nawet macie przykładowo utrudnione spotkania z osobami, które wynajmują mieszkanie. No niektórzy się boją, tak. Też rozmowy o pracę, ale z drugiej strony rozmowa o pracę może być ułatwiona, bo będzie online, tak? Może się będziecie mniej stresowali rozmawiając tak jakby przez ekran, przez kamerę niż na żywo, nie? No wszystko da się zrobić. Ze wszystkiego można mieć plus i minus, można wyciągnąć. Tak. No wiadomo, że wjazd jest utrudniony, no bo dochodzą te testy, nie testy i no, jeżeli chodzi, nie wiem jak jest teraz, wymogi, ale... Wymogi co do szczepień i restrykcje. Tak, ale na przykład jeżeli chodzi o działanie urzędów, no to przez to, co się działo, z racji tego, że dużo osób było chorych... Ograniczone godziny plus tak, wizyty że online. O wiele więcej, o wiele dłużej się czekało, o wiele tak, trudniej było się dodzwonić, umawialiśmy się też online. Gdybyśmy teraz chcieli albo komuś tam pomagaliśmy, no to te spotkania były... tak jakby nie można było zajść do urzędu i załatwić czegoś, tylko teraz praktycznie wszystko trzeba umówić online. No, a my bardzo dużo spędziliśmy w urzędach, tak wiecie, fizycznie, bo się dopytywaliśmy różne rzeczy, także to mogło być takie. A z pracą, no to też tu były zamknięcia, redukcje etatów i tak dalej. To nie jest tak, że Norwegii ten cały kryzys nie dotknął, bo Norwegia także swoje w pupę przyjęła. No, także no jest ciężej. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tak powiem, ile na jakim poziomie, no bo my cały czas pracujemy. I, znaczy tak uczciwie możemy powiedzieć, że jest trudniej niż jak my zaczynaliśmy. No. Teraz jest trudniejszy czas niż my zaczynaliśmy. Jak my zaczynaliśmy, też nie było łatwo. Właśnie co sądzimy o polskim ładzie, nieładzie? Wow. Bardzo dużo mi się słów ciśnie, ale nie mogę tego powiedzieć tutaj. Ja tak powiem w skrócie, że za każdym razem, gdy podejmujemy temat, albo gdzieś przeczytamy jakieś informacje lub znajomi nam gdzieś jakiegoś smaczka podeślą, tak mówię smaczka, bo to nic smakowitego, to bardzo często między nami tutaj w domu wydaje się spora dyskusja, no bo temat, który po prostu nas zrywa do rozmów i często padają jakieś słowa bardzo, można powiedzieć, złe no, w tym kierunku. Nie potrafimy wielu rzeczy zrozumieć, nie wiemy, dlaczego się niektóre rzeczy w Polsce tak dzieją, dlaczego tak się toczy, dlaczego rząd podejmuje takie decyzje. Głównie decyzje, które są po prostu, nie wiem, z palca wyssane, gdzie ustawy są w trakcie jednej nocy gdzieś przegłosowywane, gdzie wy wiecie najlepiej. No, mieszkacie tam, głównie oglądają nas osoby z Polski. Wy wiecie najlepiej, co się w kraju dzieje i po prostu tu zachęcam do pisania w komentarzu jakichś najróżniejszych historii. Postarajcie się nie używać wulgaryzmów, żeby z automatu komentarze nie wypadły. Żebyśmy my też mogli to opublikować, bo nie chcemy chamstwa i buractwa na kanale szerzyć, więc jeżeli chcecie coś napisać, to postarajcie się to napisać w miarę kulturalnie, na ile wam oczywiście wasze sumienie pozwoli. No, to w sumie ja podsumuję, ja nie mam dobrego zdania o polskim nieładzie. No, ja też. Uważam, że to wszystko, co rząd robi, to robi nie z myślą o obywatelach, o Polakach, tylko o swoich własnych czterech literach. Dobrze, co sądzimy o przeprowadzce do Polski? No to właśnie, to się w sumie łączy jedno z drugim. Moje serce cały czas jest w Polsce, moje serce cały czas jest przy bliskich w Polsce. Nadal pomimo tego wszystkiego gdzieś tam jeszcze tli mi się nadzieja, że wrócimy. Chodź bliżej, bo będzie fokus skaczał. Że wrócimy. Przy bliskich jesteś cały czas. Tak, że wrócimy, że jakoś się tam wszystko w Polsce poukłada, że będziemy mogli, znaczy mogli, już możemy wracać, w każdej chwili możemy wracać, ale po prostu... Ale nie chcemy, na razie serce nie chcemy. Mówi jedno, a rozum i logika mówi drugie. No i niestety, ale właśnie przy sytuacji, która
ma miejsce w kraju, no jesteśmy tutaj i póki co nie zamierzamy wracać. Ja jeszcze powiem może z perspektywy 30-kilkuletniej kobiety, która w przyszłości będzie chciała powiększyć rodzinę, no, że to, co się dzieje, to nie napawa optymizmem i niestety, ale nie wyobrażam sobie bycia w ciąży w Polsce. Dziękuję, tyle ode mnie. I tutaj już ostatnie pytanie, które jest pytaniem złożonym. No. Co sądzimy o umniejszaniu pozycji kobiet w ich pracy? Na przykład zdrabnianiu imienia kobiety. Pani Krysiu. Mhm. Na przykład klient odbiera ode mnie telefon i mówi, co tam Olcia? Czy to nie umniejszanie czyjejś pozycji? To jest bardzo śliski temat. Tak, i cienki. Bardzo trudny. Ty opowiedz, co ty myślisz, i ja powiem, co myślę, bo nasze zdania się różnią w tej kwestii. To zależy od pozycji, od stanowiska, jakie wykonujecie, bo na przykład, jeżeli jesteście kobietą, jesteście prezesem jakiejś firmy, a przychodzi do was pracownik, bo wydaje mi się, że tutaj jest kwestia, że mężczyzna, tak? Tak to jest przedstawione, czy ja źle to odbieram? Ogólnie. Najprawdopodobniej mężczyzna. Ale to bez znaczenia. No dobra, jeżeli ktoś, wiecie, jesteście prezesem i do was podchodzi i was klepie po pleckach i Pawełku, coś tam, no to to nie jest, no to uważam, że to jest trochę tak jakby umniejszanie i spłycanie waszej pozycji. Ale właśnie to zależy od tego też, na jakim stanowisku pracujecie, jakie macie relacje ze swoimi podwładnymi, czy tam, nie wiem, w kwestii usługowej. Jeżeli wam się coś nie podoba i wam coś nie odpowiada, jak się do was ktoś zwraca, to zawsze możecie zwrócić uwagę tej osobie i powiedzieć, że no słuchaj, wolałabym, żebyś mówił do mnie na przykład Olga. Albo Aleksandra. Albo tam. Pani Krystyno. To jest... bardzo ciężko jest się jednoznacznie wypowiedzieć, bo to zależy naprawdę od kontekstu, od sytuacji i od tych dwóch danych osób, którzy są w tej sytuacji. Które są w tej sytuacji. Także ja... no tyle. Nie wiem, co bym mogła jeszcze dodać. A ty co myślisz? Znaczy, ja bym chciał tutaj zaznaczyć, że my mieszkaliśmy w Polsce, mieszkamy tutaj, więc formy pan-pani są całkowicie w Norwegii odstawione. Tak. Więc to, że ktoś powie do nas po imieniu, to ja już też inaczej na to patrzę. I w Polsce też zdarza mi się po imieniu zwrócić do osób, chociaż się poprawiam, no bo wiele osób jest po prostu oburzonych. Co sądzę o umniejszaniu pozycji kobiet w ich pracy? Myślę, że trochę inaczej niż ty powiedziałeś, bo ty mówisz, że w zależności od stanowiska. Ja myślę, że stanowisko nie powinno mieć tutaj znaczenia. No to masz rację. No, daj, to tak. Dokończę. Co sądzę o zdrabnianiu imienia kobiety pani Krysiu? Myślę, że jest w porządku. Ja uważam, że można do pani Krystyny powiedzieć pani Krysiu. Jest to forma w porządku, moim zdaniem. Jeżeli ktoś by do mnie powiedział, nie wiem, jestem wiceprezesem, a jest jakiś tam Janek, który jest prezesem i powiedział panie Pawełku, to byłoby tak śmiesznie, ale gdyby powiedział panie Pawle, jest w porządku, tak? Raczej bym się zaśmiał, nie czułbym się gorszy, jeżeli wiadomo, całe jego zachowanie nie powodowałoby tego, że jestem w tej rozmowie poniżany, tak jakby. No. Same zwrócenie się po imieniu, nie widzę problemu. I tu jest jeszcze dalej. Klient odbiera telefon i mówi, co tam Olcia? To już uważam, że zależy od tego, na ile ty sobie pozwoliłaś z tym klientem, bo jeżeli jest między wami taka relacja hi, hi, ha, ha, pożartujemy sobie w trakcie wykonywania pracy, jesteś dla klienta bardzo miła i zatarłaś tą granicę profesjonalizmu i klient może odczuł, że jesteście tak, na relacji, koleżeńskiej, w relacji koleżeńskiej, to i ty tego nie zaznaczyłaś twardo, że halo, halo, ale panie na przykład Karolu, nie Karolku. Jeżeli ty do niego mówisz Karolku, to on do ciebie będzie mówił Olcia. Tak, ale z tymi imionami to też jest problem, bo są imiona, które po prostu można zdrobnić, na przykład Aleksandra Ola, i ja nie uważam, że to jest Ola, to jest umniejszanie, ale na przykład moje imię Sylwia, jakby ktoś do mnie w pracy powiedział Sylwuś, no to ja już bym miała wtedy, no, że hello, mam na imię Sylwia. Tak samo Paweł. A jakby ktoś gdzieś powiedział Sylwek? Zdarzyło się kilka razy, ale to nie tutaj. Oburzonko. No, of course. W Polsce, ale na przykład u ciebie też jest tak, no bo Pawełku, to już jest takie, już nie bardzo, nie uważasz? No, ale też, znaczy, no nikt do mnie tak nie mówi, no.
No o pracy mówimy, nie? No. Znaczy ja się tutaj nie spotkałam, że tak powiem. Nikt mi nigdy tutaj znaczy, nie powiedział. Bo osoby, z którymi pracujemy, z którymi ja pracuję, nie wiedzą, że można tak do mnie powiedzieć. Znaczy pewnie gdyby wiedziały... Paweł to jest Paweł. Tak. Paweł to jest Paweł, albo Paweł to jest Paweł, nie? No. Nie wiem, co jeszcze moglibyśmy dodać. Czy to nie jest umieszanie czyjejś pozycji? No myślę, że to jest kwestia tego, jak ty to postawisz. Tak, takie no, było moje pierwsza myśl, gdy przeczytałem to pytanie, że to wszystko zależy od ciebie, gdzie ty postawisz granicę i na ile jesteś asertywna, żeby dla klienta zwrócić uwagę. Bo zakładam, że tu chodzi o relacje klient... między klientem. Usługodawca. No. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście na te wszystkie pytania, co tam tutaj dzisiaj rozwinęliśmy, bo to już chyba ostatnie, tak? Tak. To w komentarzach oczywiście piszcie swoje zdanie, tak jak to było ostatnio przy Q&A. Jeżeli na jakieś pytanie odpowiedzieliśmy, to przepraszamy, po prostu najprawdopodobniej dochodzą w tym momencie albo dojdą za jakiś czas już po nagraniu tego materiału. Może wkleję tam notkę, że już nagraliśmy, żeby nie było, że... Pominęliśmy coś. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Tak, nasze szczere odpowiedzi, że nikogo nie... Znaczy może, że nikt się nie poczuł urażony. Tak, nagrane wszystko na takim one-shocie, na luzaku. No, bez cięć. Pierwsze podejście. Mam nadzieję, że cięcie będzie. No cięcia będą, intro i tak dalej, a to już widzieliście do tej pory. No dobra, na Instagrama zapraszamy, bo tam właśnie dzieją się takie cuda, dzięki którym nagrywamy filmy później. I co, widzimy się w kolejnym filmie niedługo? Widzimy się. Do zobaczenia. Hejka.